Cześć moi drodzy, z tej strony jak zwykle i Karin. W tym odcinku zajmiemy się Bestią Burzy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pudełka, które prezentuje się tak od przodu, a tak od tyłu mamy tutaj wszystkie modele z tej właśnie fali. Funkcje bawialne, komiks oraz maskę kopaki. Instrukcja, która pomoże złożyć nasz model, jest mała. Zawiera kroki budowy oraz z tyłu reklamy Win, Combinera, tutaj jakieś scenki, plakat oraz oczywiście to, co dostaniemy w pudełku i funkcje naszego modelu. Pierwsze pytanie przychodzi mi na myśl, skąd wzięły się bestie? Bestie wzięły się z Shadow Trapów, czyli pułapek cienia, które są dodawane do wszystkich istot oraz u Mareka Huntera w pierwszej fali 2016 roku. Zacznijmy od maski. Maskę dostajemy tutaj kopaki, jest ona zakażona, co mi się bardzo podoba. Mamy tutaj taki ładny żółty oraz połączenie z białym. Z oryginalną maską prezentują się tak, jak dla mnie ta wygląda lepiej, ale to tylko moje zdanie i możecie mieć inne. Maska bestii jest wykonana na kształt innych masek bestii, a więc nic specjalnego. Lecz jak dla mnie element jest zrobiony z wielką dokładnością o detale, no i wygląda on dosyć zacnie. Mamy tutaj dwa kolory, czyli granatowy oraz taki żółto-zielony. Jak dla mnie maska wygląda fajnie, ale połączenie kolorów jest trochę kiepawe. Specjalnie dla naszych bestii oraz Mareka Destroyera zostały zrobione żółte głowy, co na pewno podnosi jak dla mnie cenę, lecz mi się bardziej podobają właśnie w tych postaciach te żółte głowy z żółtymi mózgami, tymi dłuższymi z 2015, niż po prostu takie srebrne głowy, gdyż byłoby to zbyt częste i trochę nudne. Oczywiście jest tutaj zamontowana nowa część, która prezentuje się dosyć dobrze i oczywiście pokazuje na nową funkcję zabawową, że możemy tym ruszać. A teraz przyjrzyjmy się bardziej postaci. Jej ręce są odziane w nowe elementy, z którymi już miałam do czynienia np. w Ekimu czy u Mareku Destroyerze. Te elementy są oczywiście tak nakładane i prezentują się ładnie, są takie kryształowe. Niestety o reszcie ręki nie mogę powiedzieć, że jest ładna, bo jest ona dosyć prosto zrobiona. Ma takie szpony żółte, które miały już zestawy w 2015, tylko w innych kolorach. No i te szpony możemy ruszać, to są nóże od pająków śmierci z 2015. No i niestety ta ręka to jest jak dla mnie taka trochę żenada, bo ona jest taka bardzo, bardzo szkieletowata, no i to taka bardziej technikowata. No i mamy tutaj element nogi obrońców, więc troszkę takie stosowanie słabe. Jest ona nieobudowana i to mi się w niej nie podoba. To samo mogę powiedzieć o drugiej ręce, więc nie muszę jej omawiać. Nogi też są bardzo kościste i proste. Mamy tutaj nogi takie jak miał na przykład Skull Basher, czy stopy znaczy, czy nasz Skull Grinder. Nogi są technikowe i mało budowane, jak już powiedziałam. Mamy tutaj tylko te niebieskie nakolejniki bardziej, tą nazwę. Nasza bestia ma funkcję zabawową. Tutaj mamy element Shadow Trapu, który już możemy znać z zestawu na 2016, pierwszą połowę. I funkcja polega na poruszaniu rąk. No i tutaj mamy właśnie zamykanego Shadow Trapa, w którym możemy zamknąć maskę kopaki. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Mogę coś powiedzieć o torsie, który pochodzi ze szkieletów i miał go na przykład Skull Warrior. To mi się trochę nie podoba, że są znowu te same torsy, ale tym razem mamy napierśnik z nowym nadrukiem, który jest bardzo zacny. Przejdźmy do ostatecznej oceny. A więc omówię teraz plusy i minusy tego zestawu. Na pewno plusami są nowe elementy, chodzi mi o to oraz oczywiście o żółtą głowę, której wcześniej jeszcze nie było, właśnie wystąpiła na pierwsza z tej fali. Mamy na pewno fajne maski, obie są dosyć fajne. No i w sumie mechanizm też na pewno na plus. I teraz zajmiemy się minusami. Minusami są na pewno chude i kościste ręce oraz nogi, które mogłyby być lepiej zabudowane, ale dobra, już się nie czepiam, bo to jest bestia i to ma być brzydkie, straszne i ma budzić grozę. No i w sumie przy innych zestawach w swojej cenie, bo grozy nie za bardzo czyni, też jest ona po prostu mała. A Marek Destroyer, którego zrecenzuję niebawem, jest duży i koksowaty i naprawdę robi wrażenie. A bestie to raczej tylko takie małe zapychacze tej fali. Jak dla mnie ta bestia zasługuje na ocenę 6/10, ponieważ no po prostu ma trochę jak dla mnie minusów, ale w sumie plusy też ma. A więc jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakieś recenzje innych zestawów z serii Bionicle, napiszcie w komentarzu, ja z chęcią coś dla Was recenzuję. Żegnajcie i cześć!